Więc witam serdecznie wszystkich panów i witam serdecznie wszystkie panie. Pozdrawiam was gorąco. Ja nie postradałem zmysły. MP3 pracują, panowie. Powiedziała tak. Idź, nagraj tego Pawlukiewicza. Nie słuchaj go, tylko go nagraj. Przyniesiesz do domu. Posłuchamy razem. Wyjaśnię ci pewne trudne fragmenty. I potem potniemy, pokopiujemy i będziesz sobie już korzystał. Także witam wszystkie panie serdecznie obecne duchem na sali. Czy raczej wolą swoją. I oczywiście zajrzymy do Biblii, bo Biblia jest najwspanialszym wzorcem wszystkiego, cokolwiek istnieje. Proszę zwrócić uwagę, to pan Jacek Kulikowski odkrył, albo skądś to wziął, że w Piśmie Świętym w Księdze Rodzaju jest napisane, Pan Bóg mówi do Adama i Ewy, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię. Pan Bóg to mówi do nich obojga, ale to nie znaczy, że mówi to samo do Adama i do Ewy. Bo w akcie seksualnym, jak wiecie, w akcie poczęcia różna jest rola pani, różna pana. To nie jest tak, że wieczorem małżonkowie siadają i mówią, kto kogo dzisiaj zapładnia? Ty masz ochotę? Nie, to weź może ty mnie zapłodnij. Nie, bo wiadomo, że tu jest plemniczek, tam jest jajeczko, tam się wszystko to dodaje, wilgoć jest, ciepło jest i się zaczyna życie. I podobnie, jeśli Pan Bóg mówi, niech człowiek panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zewnętrznymi zwierzętami pełzającymi po ziemi, to inaczej ma na myśli, że ma to robić Ewa, a inaczej ma robić Adam. Ponieważ F oficjalnie nie ma na tej sali, dlatego przejdźmy do Adama. Co Pan Bóg każe robić Adamowi? Masz wykopać rów. Masz tu łopatę, co tam jeszcze ci potrzeba. Idź, bo stąd dotąd trzeba wykopać rów, bo ta woda wtedy spłynie i będzie się lepiej mieszkało tutaj. Czyli Adam dostaje misję przerobienia, udoskonalenia świata. Świat jest dobry, świat jest piękny, świat jest jakąś pełnią. Ale Pan Bóg zostawił jeszcze taki ostatni akcencik dla człowieka. Znaczy akcencik, te wszystkie lotniska, wszystkie drogi, samochody, pociągi, samoloty, to jest to udoskonalenie świata przez człowieka. I dlatego Adam dostaje konkretną robotę, ma konkretną pracę udoskonalać, czynić ziemię jeszcze piękniejszą. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, każe mu ponazywać wszystkie zwierzęta, które stworzył. Dla Żydów nazwanie zwierzęcia to nie było tylko tak, że ktoś z was ma psa, to go nazwał Azor albo jakiś tam inny kotuś. No psa, kotuś to nie było, bo się z schizofrenii dostał. Ale to nie taka nazwa. Nazwa to było, trzeba odczytać istotę danego bytu, co to jest za byt i nazwać go właśnie według tego odczytania istoty. Poszeregować to wszystko. Adam miał taką robotę. I to wymagało zrozumienia świata. I cały czas mężczyzna dąży do tego, żeby rozumieć, jak to działa. Pamiętacie, panowie? Przyszedł wujek na imieniny z ciocią, przyniesie nam nakręcany samochód. Kurczę, jeszcze mama herbaty nie podała, a samochód był w częściach. Bo ty żeś kombinował, jak to działa, kurczę, jak to działa? I do dziś jest tak, że my, jak to działa? Jak to sklasyfikować, jak to zmierzyć, jak to zważyć? Psuliśmy zabawki. Kiedyś dwóch chłopaków się pokłóciło, czy siostra dostała misia w środku z trocinami, czy z gąbką. No i łeb mu rżnęli i stwierdzili, że z trocinami. Dziecko było załamane, w ogóle rodzice, co byście zrobili? No jej prezent taki ukochany. A chłopaki się uparli, że wpadanie kontaktu, palce do kontaktu, nazwać to wszystko po imieniu, wyciągnąć istotę i określić terminem. Nieraz są to trudne terminy, jak pamiętacie, jak facet wrócił do domu, a żona mówi, piłeś, nie piłem, piłeś, nie piłem, piłeś, nie piłem, to powiedz Gibraltar, piłem. Się ostatnio z Bałtoczyka spotkał. A jak ojcowie są dumni, którzy mają takich synków, analizatorów, jeden pan opowiada pro księdza, mój synek z drugim kumplem, jak rzucili łańcuch na druty wysokiego napięcia, to taki łuk zrobili, że w całym powiecie wywaliło światło. Chodź na do tatusia, no dumny jestem w siebie. A mnie niektóra wywali w województwie. No postara się, postara się. Ale myśmy też rozrabiali, byliśmy dumni, żeśmy coś tam osiągnęli.